Dobra, ciebie przechytrzę. Jak ci się to podoba? Trzeba kurde z głową tutaj pływać, nie? Mam dużo na głowie. Moja głowa jest tak obszerna, że muszę nosić moherowy beret, by ją nie pokazywać publicznie, bo wszyscy by zazdrościli. Coś tam mówiła, że lubi facetów, którzy pływają w morzu. A lubisz facetów, którzy kurde zmęczą się i toną? Do widzenia. Dziękuję za to, że masz wodnego. Kingler ma chyba gilotin. A to może zabić jednym ciosem. Już się nie przekonam, całe szczęście. Nie chcę stresów. Esteban. Okej. Okay. Power Bracer sprzeda się. To jest chyba to, co myślę od Eevee treningu. Czyli mi się nie przyda w ogóle. Uuu, już! Proszę państwa! Myślałem, że to trochę dłużej mi zajmie, ale... Hej, jeszcze... Akurat repel dobrze, że się skończył. W sumie możemy tutaj też nowych przyjaciół złapać. Kompletnie o tym zapomniałem. Pokémon League, tak? Pokémon League... Będzie jeszcze Victory Road i to by było na tyle, jeżeli chodzi o łapanie poków. Tak więc no, zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Żeby kurde było coś fajnego, błagam! No nigdy kurde nic fajnego nie dostanę, no. Ech, dobra. Czemu nie? Tak nie sądzę, że Corsoli kiedykolwiek użyje. Ale dobra. Wiesz co? W imię zasad! Skurwysynu! Ja to jestem ciekaw, jak mi Victory Road pójdzie. Dobra. Nazwę cię... Spike. Mimo tego, że to jest bardziej męskie imię, ale mnie to nie obchodzi. Nie chce mi się, kurde, wymyślać nowych. Spike. W sumie, no, masz tak jakby koralowe kolce, więc hej. Dobra. Corsola. Plus jeden do złapanych. Teraz Victory Road. I to chyba było na tyle. Victory Road. Ostatnia prosta, żeby coś fajnego było. Błagam! Bitch, please! Okej, dobra. Może być. Mimo tego, że Luxreya nie lubi aż tak bardzo. Głupio moim zdaniem wygląda, ale dobra, nieważne. Ja się cieszę. Chyba jest mroczno-elektryczny, albo tylko elektryczny. Po jego wyglądzie mogę wywnioskować. Dobra, bug. Ultra Ball. Chyba, że ten, że... Czy ten... Jak dojdę pod samą elitarną czwórkę, czy to będzie nowa lokacja, czy to też będzie się liczyć jako Pokémon League. Dobra, nazwę cię... Mufasa. Przypominasz mi lwa. W sumie jesteś chyba lwem. Nie, ty przecież... Lana ciebie nazwę w takim razie. Kurde! L? A, N, A. Chyba tak się nazywała ta ukochana Simby. Nie pamiętam. Tak czy owak, no. Zobaczmy jeszcze, czy... A, właśnie. Złapane. 47, Victory Road, Luxray. W sumie mogę już zamknąć mojego Excela. Było miło, ale się skończyło. No niestety wszystko musi się kiedyś skończyć. Dobra. Edako, Babes PC, Move Items. Nie, ty masz przedmiot, ale to... Kurde, czemu nikt żadnych przedmiotów nie ma?
do jasnej ciasnej, bo to ja je wszystkie mieszam, żebym dostał jakiegoś Master Balla kolejnego, a tu nie. Nic nie dostaję, kurde, czemu się nie uzdrowiłem? Tak więc no, można powiedzieć, że już definitywna liczba złapanych Pokemonów została osiągnięta. 47. Mam nadzieję, że kurde, definitywna liczba deadów też została osiągnięta. Okej, dobra. Bug. Max Repel. I lecimy. Dobra, jak to... W sumie nawet nie będę chyba przedmiotów zbierać, walić je w kosmos. Po prostu będę szedł przed siebie. Stój, nie tędy. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. Tak jak powiedziałem, zbytnio w... nie zagrywałem się w Pokemony od czwartej generacji wzwyż. Kurwa, nie mam wyjścia, muszę ją chyba rozwalić. No trudno. Jestem wredna, mam zielone włosy i będę stać ci na drodze. A teraz walcz ze mną. Mimo tego, że i tak dostanę w łeb. O kurwa. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Chociaż ty jesteś stalowy czy kamienny? Kurde, sam nie wiem. Wiem, że jesteś elektryczny chyba. No to chyba, to raczej nie wiem. Dobra, jesteś stalowy. Ta walka trochę potrwa. Ale masz fajny wąs. Alakaza mi tak ma fajniejsze wąsy. Ale dobra, ty też masz w porzo. Z tym wielkim nosem wyglądasz jak alkoholik. Jak ruski, szczerze mówiąc. Go faster! Mógłbym kurde przyspieszyć spacją, ale... Nie wiem. Fuck my life! Gnoju pieprzony! Dość! Skończyła się zabawa! Reksiu, zagryź go na śmierć! Odgryź mu jego nos! Dawaj, Fire Fang, chociaż z drugiej strony chętnie bym się cieszył, gdyby Reksio miał jakieś inne ogni... Nie, kurde? To jaki ty masz typ? Elektryczny tylko? Może kamienno-stalowy? Kurde, nie wiem. Nieważne. Bo ten, no... Trochę mam takie spaczenie, myślę, może on nawet elektrycznego nie ma tego. O, Lunaton. Bo ten... Chyba w Sun i Moon dużo jest probopasów i one mogą używać elektrycznych ataków, więc to trochę mnie, że tak powiem, zbiło z tropu. W takim razie to by oznaczało, że mógłbyś dostać w pierdziel od walczącego ataku, nie? Dobra, wiesz co? Ta gaśnica. Gaśnica cię zgasi. Myślisz, że twoje płomienie są gorące. O, dobra, może ciebie nie zgasi. Za jednym atakiem. Dobra. Najwyżej za dwoma. O, wiedziałem. Fire Blast. Serio, na wodnym. Dobra. Muszę się pilnować. Ta, Sunny Day jest niebezpieczny dla wodnych poków. Chyba o połowę zwiększa zadawane zmniejsza zadawane wodne obrażenia. I o połowę zwiększa ogniste zadawane obrażenia. Czyli no. Jesteś bardziej na tym, na... Jeżeli masz wodnego poka, to jesteś bardziej na tej... W tym miejscu, którym nie chciałbyś być. Dobra. Ale no, właśnie też, jeżeli tak jak mówiłem wcześniej o tej synergii, no nie, z innymi ciosami. Sunny Day na przykład, no nie. Użyjesz Sunny Day, jak masz Solar Beam, to możesz go kurde używać co turę. Nie musisz czekać... o, Earth Blade, dobra. Nie musisz czekać kurde jedną turę, żeby ci się ten...
Solar Beam naładowało i drugą, żebyś wystrzelił, nie? Wszystko, kurde, działa normalnie, dopóki słońce świeci. Myślę, że to powoduje, że te gry są takie fajne. Okej. Dobra, z tobą chyba będę musiał się lać, nie? Tylko jak te kamienie teraz ogarnąć? Dobra, chyba wiem. Dobra, a nie, nie muszę się lać, całe szczęście. Albo może i zrąbałem. Chwila. Wiesz co? Mam dla ciebie prezent. No. Cholera, chwila. Kurde, nie tu, nie tu. Tutaj jest repel, dobra. Niech to szlak, jak to się... Jak to się robiło? Bo tutaj dopchnę ten kamień do końca i... Będę w dupie właśnie w ten sposób, dobra, więc... Wygląda na to, że może pójdę inną drogą. Tędy mogę pójść. Chociaż myślę, że tutaj będzie tylko przedmiot, ale... Fuck this shit. Gdzie mój rowerek? Tutaj, dzryń, dryń. Moim... Nie, zaraz. Moim BMX-em rozjadę wszystkie poki. O, dobra, zajebiście. W sumie jestem ciekaw, co to będzie. Zgaduję, że jakiś TM. Blać. Zrąbałem. Chwila. Kurde! Nienawidzę. Dobra. O Jezu Chryste, dobra, wiem, rozumiem. Tęsknię za tym, że gra... Szkoda, że tutaj gra nie pyta mnie, czy chcesz użyć repela, czy nie następnego. Kurwa mać! Walić! Spierdalam stąd. Nie obchodzi mnie ten przedmiot. Walić to! I don't give a shit! Jak to powiedziałby... Normalny człowiek? Dobra, trzeba jeszcze raz to ogarnąć. Dobra. Wiem jak! Kurde, oczywiście musiałem... Mogłem kamień do niego... Nie, w sumie nie, jakbym przysunął, to bym też później się zablokował, więc nie. Czemu wy wszyscy się nazywacie Esteban? Nie rozumiem. Ładnych imion... Ładniejszych imion nie było? O kurwa, no zajebiście. Tylko tego mi było trzeba. Kurwa. Dawaj, rozwal to. Tutaj full restore. Fuck you, biatch. Ona będzie się bufować i będzie straszna pewnie. O nie. Różnica leveli jest, ale kurde. O dobra. Niepotrzebnie się bałem. Dobra, Kingdra jest niebezpiecznym Pokemonem. O! Tutaj gówno po raz kolejny. Zgadnij, co mam dla ciebie. Super Fang. Czy to nam zadaje, kurde, obrażenia? Wiem, że nam połowę obrażeń zadaje, ale... Jak liczy, że tyle ile mam HP, czy tyle ile mam maksymalnie HP? Jebane gówno małe, nienawidzę. Zaraz zobaczymy. Tylko się podleczę. 229 dzielone na 2. To jakieś 100? O, nieważne. 184 dzielone na 2 to będzie jakieś 90 coś. 97 albo 87, coś takiego. To kurwy nędzy! Afro, zapierdol to małe gówno, bo już mnie denerwuje. Oczywiście, że tego nie zrobisz.
Gdzie jest full restore? Pierniczę to. Mamma mia! Pizzeria! Trzymajcie mnie, bo kurde rozwalę. Pewnie paraliż. Kurwa jego mać! Takie wkurwiające! Mógłbym to gówno jednym hitem rozwalić, ale nie! Gra decyduje mi wpierdalać wszystko, co tylko może. A wiem, że jakbym kurde zaczął atakować mając paraliż, to byłoby... It's paralyzed, it can't move! Suck my dick! 195 na 2, 80 coś. 98. Chyba. 98 razy 2 to 196. Czyli no, chyba jednak bierze pod uwagę tyle, ile mamy HP. Tak czy owak niebezpieczny kurde cios. A tu pewnie zaraz dostanę milion komentarzy, że ty się PG na matmie nie znasz, czy coś. To pewnie jakoś inaczej jest. Ja kurde tutaj skupiam się na grze. Więc cicho! Ta, Reksio. Już kurde, light screen to walić to. Fizycznymi atakami trzeba dobić. Body slam! Mój Boże! Do jasnej cholery! Przestańcie mnie w tymi... Ja jestem pewien, że jakbym ja kurde był na miejscu tego trenera, tak by mój przeciwnik często paraliżów nie zaliczał! Bo ja mam kurde 0 punktów szczęścia! Jebać! Zaatakuje! A tylko kurwa nie będziesz mógł się ruszyć! Dziękuję! Ta gra mnie nie lubi, nie chcę, żeby się... O, oczywiście. I... Reksio can't move! Critical hit. O, a jednak może się ruszyć. Nareszcie! To nie trwało 100 lat! Dobra. Tako... Jestem bardzo pozytywnym człowiekiem. Ale nie dziwcie się, że się wkurwiam jak kurde cios, który ma 10% na sparaliżowanie przeciwnika, paraliżuje cię 3 razy pod rząd! No, już myślałem, że zjebałem przez chwilę. No, uff, udało się. Dobra, jeszcze ciebie rozwalę. Tamta łysa pała pewnie dziadowa też. Master Roshi będzie chciał ode mnie czegoś. Raczej nie, mistrz żółw. Ponieważ no, bądźmy kurde poprawni politycznie i nazywajmy wszystkich z Dragon Balla tak jak to było, tak jak to w polskiej wersji było. Kurde, ciebie zbytnio nie rozwalę, Afro. Ale dobra. O nie. A dobra, nie jest źle. Dobra, dobra, nie jest źle. Ale jednak nie mam niczego takiego, czym mógłbym go ubić. Magmortar, o! Akurat wpadłeś w moje kamienie, w moją kartę pułapkę. Teraz tylko mam nadzieję, że cię to ubije. O kurde, Afro wie o co chodzi. Nie zadziera się z nią. Ta jej fryzura? To jest fryzura wojownika. Mam nadzieję, że to nie będzie krytyk. Dobra, nie ma co. Tylko trzeba będzie... No jasnej cholery! Przed chwilą cię chwaliłem, nie rozpierdalaj tego. Tak więc no. Ta walka trochę potrwa.
Hell yeah! Chociaż może Mega Drain. Przy okazji też trochę się podleczę. Bye bye, Maszkaro, chociaż ciebie to pewnie nie ubije. Ale no, ruszy ci HP do tego momentu, że będę mógł cię rozwalić. A nie, o kurde! Dobra, Afro, uznajesz, mam uznanie, kurde, masz moje uznanie. Mam, kurde, czemu za trzecim razem dopiero dobrze to powiedziałem? A, dobra. Walić, kurde, te przedmioty, ja chcę iść. Mogłem go ominąć. Mogłem go, kurde, ominąć. Czemu nie zmieniłem poka? Sans nasz, dobra, nieważne. Come on! Mega Drain! Już kurde, półtorej godziny nagrywam. Nikt do mnie nie zadzwonił, nikt mi nie przeszkodził? Jezu Chryste, kto by pomyślał? Kurde, Reksio, przykryty jest pod kordełką? Aż tylko mu jaja wystają, ty bezwstydniku jeden! Wstydziłbyś się! Nie, ale jestem małym pieskiem! Tak, kurde! Jesteś, ale to nie upoważnia cię do machania twoimi jajami na lewo i prawo. Stan spor. O, jaki jestem głupi, no! Oczywiście, że to chybi. Pierdolę to, wywalam to w ten jebany stan spor w pierwszej, lepszej kolejności. I tyle. Dobra, zajebiście. Jednak zdrowie, Afro. Wolę dmuchać na zimne. Teraz, kurde, Close Combat by pewnie użył ten Hariyama i dostałbym krytykiem po łbie. I bym, kurde, płakał. Bum, 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 bum. Czekaj, czekaj. Zaraz zaabsorbuję twoje HP i zobaczymy, jak będziesz się, kurde, cieszył. O, szybszy jest! W sumie też ten levele, kurde. Zapominam, że mam większy level. Byłyby jaja, gdyby to go ubiło. Hariyama ma bardzo dużo HP, więc... O kurde, jego kosztem żeśmy się uzdrowili od groma. Ale no, nie trzeba, kurde, używać głupich ciosów, które ci zmniejszają staty. No. Pewnie. Niech ta walka trwa jeszcze dłużej. Masz grube portki! Tylko to ci chciałem powiedzieć. Okej, dobra. Teraz dam z siebie wszystko, żeby unikać ich wszystkich. Złap je wszystkie? Może raczej uniknij je wszystkie. Bo póki cię zjedzą, będziesz płakał. Czemu by nie Voldemortem trochę pobić się? Let's go. To chyba będzie ostatnia sekcja Victory Road? Nie jestem pewien. Nie, nie będzie ostatnia. Ale przecież tam jeszcze będzie trochę. Cosplayuję Ryu ze Street Fightera. Zaraz cię jebnę Shoryukenem. Ja jestem Ryu, ty bądź moim Kenem. Z moherowym beretem. O kurwa. Nie, nie jest źle, dobra. Chociaż jesteś duchem. Więc masz. Zniknę. You can't touch me. But I can touch you. Zły dotyk boli przez całe życie. Ten espion właśnie się o tym przekonał, dostając super efektywnym duchowym ciosem. To było szybkie. Cieszę się z tego powodu. A no tak. Jeszcze repel mój działa, nie? Kurde! Będę musiał go rozwalić? Nie chcę, no! Przestańcie mi wpierdzielać tych zasranych trenerów na ryj. Na siłę. Nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia, kurde, daj się rozwalić szybko. Jestem psychikiem, bo potrafię pokebolami żonglować. Okej, dawaj, Dragon Claw. Użyj Explosion.
Nie, nie użyjesz. Dobra. W takim razie masz. Tak! Cios krytyczny. O! Nie! Przestań! To boli! Tęsknię za Baphometem. Alakazam to jeden z moich najlubieńszych Pokémonów ever. Właściwie to cała linia ewolucyjna Abry jest fajna. Więc nie mogę, kurde, wyjść z podziwu, że dwa razy zapierniczyli mi, kurde, jego. Chociaż nie, wcześniej to był Kadabra. Ale nieważne. Wiem, że też pewnie się powtarzam, ale była kontrowersja wśród chrześcijanów, że łeb Alakazama przypomina pentagram. W sumie jakby tak nie patrzeć, to on też bardzo mocno takiego Baphometa przypomina. Tylko że z łyżkami, który na pewno da ci fajną, dobrą zupę smaczną. Ale hej. Okej, dobra, w takim razie, jeżeli nie będzie żadnych trenerów po drodze, to pójdę po tego Pokebola. Albo nie wiem, czy pójdę. O kurwa, walić to. Chyba że mogę cię przechytrzyć? Mogę cię przechytrzyć. To było bardzo, kurde... warto. Warte zachodu. Wcale nie. Life... Nie! Moment, czy to jest to, co ja myślę? Kurwa, szybciej! Boost the power of moves, but at the cost of some HP on each hit. To jest zarąbisty przedmiot! Ja pierdzielę! Nie mogę w to uwierzyć, że to mam! Wiecie co? Walić, daję to Voldemortowi. Teraz to kurde będzie OP! Chociaż no... Trzeba będzie uważać. O, patrzcie. A, ratuj, ratuj, pedofil, gwałciciel! Chodźcie zgwałcę, chodźcie zgwałcę. O nie! Teraz! Dobra, wy sobie tam się bawcie, ja będę sobie płynął. Czy na pewno tędy muszę iść? O, nie. Flame Orb. A to chwila, co to? Inflicts a burn on the holder in battle. Bezużyteczne. Chyba że, nie wiem, masz jakiegoś Pokemona z umiejętnością, że jak jest poparzony, to się leczy, czy coś w tym stylu. Wiem, że ten, że Breloom ma... nie pamiętam, jak to się nazywało, ale... jak otrujesz Breloma, to on od trucizny... dostaje HP dodatkowe. Super mega przydatne, jeżeli o tym nie wiesz, to możesz rozpierdzielić swój cały misterny plan. W sensie, że jak użyjesz Toxic na Breloomie, to on będzie coraz bardziej się uzdrawiał. Ale chociażby jak da się takiemu Breloomowi Toxic Orb, no nie, to oznacza, że będzie co chwila się leczył. Co jest bardzo fajne i OP. Crosschop. O, czyżby! Żeby gaśnica mogła się tego nauczyć, błagam. Gdzie to jest? Fuck, nie może! Ale Rexio i Voldemort mogą. Chwila. 100, ale 80... Nie, wiecie, walić. Nie będę tego jednak uczył. Myślałem, że to ma lepszą celność. Ale kurde, 80 ma to walić. Jestem pewien, że bardziej to już by... kurde, nie trafiało niż trafiało. Tak, pewnie niektórzy powiedzą, że 80% to nie jest wcale taki zły procent, nie? Ale do jasnej ciasny, jak zawsze jak ci trzeba, żeby takie coś trafiło, to ci nigdy nie trafi. Tak więc temu ja nie lubię takich ciosów używać. Zobaczmy, jak się będzie ten Life Orb sprawował. Zobaczę, ile HP będzie ubijał dla Voldemorta.
Jak tyci, to nie jest źle. Jak więcej, to już musimy się zastanowić nad użytkowaniem tego. Dobra, nie jest źle. Myślałem, że to będzie działać tak jak... Jak to się nazywa, że... No, nie wiem, takedown czy coś takiego, że... Im więcej obrażeń zadasz przeciwnikowi, tym więcej ty też tracisz. No nie, że to proporcjonalne jest, ale wygląda na to, że... Tracenie życia z Life Orba jednak nie jest wcale takie tragiczne. Tylko no, będę musiał go pamiętać, żeby uzdrawiać. Zresztą Giratina ma dużo obrony, więc... Taki tankowy jest. Kurde, chciałem użyć tego. Repel, gdzie jest? Kurde, muszę znowu na samą górę! Ponieważ nie możemy dać żadnego przycisku, który dzięki któremu będziesz mógł wrócić i szybko przeskrolować te inwentarz. Pójdę jeszcze tędy, może będzie jakiś pokiebol. Nie. Nie idę tędy w takim razie. Jeszcze bym przeskoczył przez ten płotek i bym płakał. Victory Road. O nie. Łysa pała na horyzoncie, widzę.